Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, prawdziwa pobożność. Przeczytaj Księgę Amosa, Ozeasza, Mateusza, Psalmy. O czym jest mowa w tych wersetach? Jak zawarte w nich zasady można zastosować w swym duchowym życiu Adwentysta Dnia Siódmego? W jakim sensie możemy być winni tego, przed czym te wersety ostrzegają? Pamiętaj, że łatwo ulec zwiedzeniu w tej kwestii. 23. Piąta Mojżeszowa, Księga Amosa, 5 rozdział, 23 i 24. Usuń ode mnie wrzask Twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, sprawiedliwość jak potok niewysychający. Księga Ozeasza, 6:6. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. Mateusza 9:13. Idźcie i nauczajcie, nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Psalm 51, werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Księga Amosa w większym stopniu niż inne księgi biblijne zwraca uwagę na niesprawiedliwość, okrucieństwo i nieludzkie postępowanie. Ukazuje tego rodzaju czyny tak, jak widzi je Bóg. Amos głosił, iż Najwyższy gardzi pustymi obrzędami i martwym formalizmem religijnym. Wzywał lud pański do ożywienia i reformy. Bogu nie wystarczą zewnętrzne formy nabożeństwa, pozbawione autentycznej treści, zachowywane przez tych, którzy udają pobożnych, uciskają bliźnich dla własnych korzyści. Ich życie świadczy, że nie mają pojęcia o tym, co oznacza być wyznawcą Boga i nie rozumieją głębi znaczenia Jego prawa. Bóg wzgardził religijnymi obrzędami, które nie wypływają z życia wiary. W punkcie kulminacyjnym Amos wzywa do autentycznego nawrócenia i życia zgodnego z wiarą. To nawrócenie zostało przeciwstawione praktykom takim jak pielgrzymowanie do ośrodków religijnych w Betel, Gilgalu i Berszebie, trzech miast ze swoimi sanktuariami przez Boga przeznaczonymi do zniszczenia. Bóg pragnie prawości i sprawiedliwości wśród swojego ludu. Wezwanie szukajcie Pana jest jednoznacznie z wezwaniem szukajcie dobrego. Najwyższy wezwał wierną rzeszę swoich wyznawców, by odłączyli się od zła i zrezygnował z religijnego formalizmu, a zamiast tego pozwolił, by prawość popłynęła z jego życiu jak strumień, który nigdy nie zanika. Podczas gdy prawość jest określeniem tego, co słuszne według Boga, sprawiedliwość to właściwa jakość życia w więzi z Nim i bliźnimi. Ten obraz nawrócenia i pobożności jest przeciwny obrazowi tych, których religijność została sprowadzona do formy i obrzędów nie mających wpływu na uczucie i niepowiązanych z autentyczną wiarą. W tych sprawach wszyscy powinniśmy zachować czujność i uczciwą samoocenę. Dziękuję.